raz, dwa, trzy, jest Back Nine Mistrzostw Polski, jesteście i wy. Światdysków.pl i Disc Golf Media Polska zapraszają was na drugą część zmagań o tytuł Mistrza Polski w Disc Golfa w kategorii MPO. Świerklaniec 2023, stolicą polskiego Disc Golfa. Fantastyczny turniej, przepiękna pogoda, organizacja na topowym poziomie. Mieliśmy przyjemność być częścią tego wydarzenia, a mówiąc mieliśmy, mam na myśli mojego gościa, mistrz Polski z 2018 roku, Wojtek Starzewski. Servus. A przed nami lead card, a wśród najlepszych z najlepszych po dwóch dniach Miłosz Boruszewski, Dima Graszczenko, Antek Zakroczymski oraz Filip Dobranowski. Teraz mamy możliwość obejrzeć przelot dronem nad dokiem numer 10, a my w tym czasie przypomnimy wszystkim, że cały ten turniej rozgrywany jest na polskich koszach do disc golfa firmy Weltspot, które mają oficjalną akredytację światową PDGA. Dołek numer 10, coś co znamy doskonale, forehand Dimy. Minus 6 po rzutach. Do tej pory jest zadowolony, pozdrawia kibiców, trzyma kciuki za pozostałych kolegów z karty, żeby dorównali mu tutaj po tym rzucie. Dużo mocy u Ficha, u Filipa, spadła czapka, czapki z głów. Zobaczymy jak u Antka. Spokojnie, powoli. Spokój ducha, imitacją zbroi. Bardzo dobry, pewny rzut. Dobra forma łantka, jeżeli chodzi o Miłosza. Też pewnie będzie backhand. Nieco wyższa linia. Tutaj mamy 203 metry do dołka. Zobaczymy, jak po pierwszych rzutach otworzą się kierunki na approach na tym dołku. Pierwszy Filip. Ten drugi rzut sprzyja leworęcznym. Tutaj Filip powinien to wykorzystać. Rzut wygląda przynajmniej przyzwoicie. Zobaczymy, gdzie finalnie wylądował. Tam musimy się wcisnąć w tę prawą stronę. Chyba ta choinka, która stoi teraz na linii kapelutka, to jest ten kierunek. I do prawej. To też wygląda bardzo solidnie. Tak. Kolejny fantastyczny forehand Antka. Jest zadowolony. Czuje luz, przybija żółwie. O to chodzi. Miłosz już gotowy do przybicia żółwia, ale to na razie powtórka prawidłowej formy backhandowej. Ułożył sobie w głowie, co ma zrobić. O czym to zrobił? Co mogę powiedzieć? Pyk! Bliżej, bliżej igla niż birdie. Dima nie planował patować na tym dołku. Wygląda na to, że chciał załatwić sprawę dwoma forehandami. Podejrzewam, że gdyby tylko mógł, patowałby również forehandem. Ale tutaj od tego skipa naprawdę niewiele brakowało. Zobaczcie sami, oj, praktycznie tak. Na wysokości kosza. Powąchał koszek. Chyba przed koszem odbił się ten dysk. No tutaj żółta P2 nie znalazła drogi do kosza. No jak chłopaki byli troszkę short. Daleki pad, spoza C1 Antka. Ja bym powiedział, że to jego specjalność. No i nie mylił się tak bardzo. Jednak na początkowych dołkach szło mu to nieco lepiej. Jeśli nie widzieliście jeszcze front nine pierwszych 9 dołków, zapraszam serdecznie do odnalezienia filmu. Tutaj świetna próba Miłosza, naprawdę niewiele zabrakło. No i tutaj ja już chciałem powiedzieć, że ten dysk jest w koszu. Niestety. Tutaj Antek już z bliższej odległości pewnie trafia do kosza. Par, 4 rzuty. Tutaj mamy pierwszy bugaj dla Filipa, ale przed nim sporo dołków, na których może mocno nadrobić. Tutaj nic straconego, ten back nine
no przynajmniej do dołka numer 15 jest na pewno do zagrania na gruby minus. No i wspomnijmy jeszcze raz, rewelacyjny birdie Dime. Czwarte birdie na kolejnym dołku. Mocny, mocny wynik. Dołek numer 11, par 4, 157 metrów. Po lewej stronie obek, kanałek. Linia fairwaya wygięta delikatnie w prawą stronę. Większość zawodników decyduje się na dwa forehandy. Z tee możliwy jest także backhand turnover. Tutaj nie mamy wątpliwości, co wybierze Dima. Antek także będzie atakował ten fairway forehandem. I to jest bardzo pewny, dobry rzut. Tutaj dużo więcej nie trzeba. Miłosz prawdopodobnie backhand. W drugiej rundzie miałem przyjemność być świadkiem gigantycznego drive'u, który właściwie zostawił taki jump pad na drugim rzucie już. No ten rzut teraz Miłosza wyglądał świetnie. Odpowiednia wysokość, ten dysk, no chciałem powiedzieć, wciąż leci, ale to niemożliwe, ponieważ fichu już stał na tipadzie, natomiast leciał na pewno bardzo długo. I widzimy, jak daleko był Antek, mimo że zaczynał jako pierwszy ten drugie rzuty. Także tutaj cały lead guard, fantastyczny drive. Fichu pod koszem, no to jest naprawdę daleko już też. Delikatny rzut slamerkiem. I piąte birdie z rzędu nadchodzi dla Dima. Sygnalizuje tą podniesioną piątką do góry, że jest gotowy. Tutaj Miłosz chyba nawet dalej niż w drugiej rundzie. Rewelacyjny rzut. Antek i kolejny ważny pad. Troszkę wysoko obita czapka. Jaro 3. Mamy to. Mamy to. Co zabrane na dołku numer 10, odzyskane na dołku numer 11. Fichu wraca na minus. A Dima się nie zatrzymuje. Numer 5. Imponująca rzecz w finale Mistrzostw Polski. Naprawdę, żeby tak grać, trzeba mieć talent. Talent, dużo pracy i minus 5, proszę Państwa. A czeka nas naprawdę parę kolejnych dołków, które nie są najtrudniejszymi, bynajmniej dołkami na polu. Także Dima będzie miał w najbliższej przyszłości tutaj możliwość jeszcze polepszenia tego. Polepszenia znaczy tego. Minus 5 na 5 ostatnich dołków. To jeden z tych dołków, zwłaszcza dla osób dysponujących dobrym forehandem z tee. Dołek numer 12, par 4, 187 metrów. Po pierwszym rzucie jesteśmy mniej więcej gdzieś tutaj, gdzie w tym momencie przelatuje dron. To oznacza dla nas approach backhandowy, hyzer na odległość około 80 metrów, w zależności od mocy drive'u. No ten... Świetnie to wygląda. To są naprawdę świetne rzuty Dimy. Cieszę się, że mamy okazję oglądać go w tym leadcardzie. Natomiast widzicie sami po jego wyniku w tym momencie minus 8. No jest tutaj zasłużenie. Miłosz szykuje się do rollera. Ewidentnie. Zobaczmy. Oj, za szeroko. I to będą kłopoty dla Miłosza. Disc golf pełen jest sytuacji, w których musimy sobie poradzić i wyjść z opresji. Myślę, że Miłosz da sobie świetnie radę. Nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem i to jest piękno tej dyscypliny. Antek wybiera forehand z tee. Taki troszeczkę w stylu Adama Chamesa, nie? Tak, tak. Było to zdecydowanie nabieg baseballisty. Jeśli macie problem ze swoim forehandem, polecam w ogóle spróbować tego typu nabieg. On układa w pewien sposób kolejność pracy nóg, ułożenie ręki. Jest to bardzo pomocna metoda treningowa. No to jest miejsce na pewno, z którego Miłosz nie trenował rzutów. Ale tutaj dosyć pewny forehand i to powinno mu dać pewny par.
Antek ma tutaj chyba miejsce na szerokiego hajzera. To jest jakieś 80 metrów do kosza. Mocny hajzer. Czyżby short? Chyba nie minął, sądząc po reakcji Antka. Nie jest to piłka nożna. To była kępa trawy, kępa niezadowolenia najprawdopodobniej. Oj, bardzo szczęśliwy. Zdaje się, że ODB uratowała Filipa. Palik oznaczający out. Moje uderzenia w palik zazwyczaj kończą się mocnym uderzeniem w scorecard. Mam tu na myśli grube plusy. Filip tym rzutem chyba się uratował przed tym. Czy teraz zobaczymy jakiś overhead? Tak jest. Dima nie zaprząta sobie głowy backhandami. I to wygląda rewelacyjnie. Także ten drive był bardzo daleko. To już naprawdę było stosunkowo blisko do kosza. Ciężko mu ukryć radość, ja się nie dziwię, bo to jest naprawdę solidne granie. Aj. Niewiele zabrakowało, niewiele brakowało, aby tak, ten... Tak, dobrze to wyglądało, zdecydowanie. Ja to chciałem z kolei powiedzieć. Myślę, że fuzja naszych powiedzeń to właśnie zabrakowało. Jeżeli chodzi o Miłosza, zobaczymy celny pad na par. To właśnie chciałem tutaj dopowiedzieć. Miałem nadzieję, że znajdzie drogę do łańcuchów. Podobnie Fichu. Tak jest. Ciężka runda tutaj u Ficha, bo tak naprawdę jest w stanie dużo więcej tych minusów wyciągnąć, a cały czas w okolicach minus jedynki. Antek to samo, mimo dobrych, świetnych patów jest na par, a Dima... Podwójny hat-trick. To jest niesamowite. To jest szóste birdie na kolejnym dołku. Wow! Dołek numer 13. 80 metrów. Na chwilę mamy przerwę od szerokich anhyzerów. Wchodzimy do lasu. Dołek nie powinien sprawiać większych problemów. Jeden z łatwiejszych dołków na polu. Dosyć standardowy straight shot. Gap także niespecjalnie wąski. Także tutaj możemy się spodziewać sporej szansy na star frame. Pierwszy Dima. Widać, że galeria już podążająca za finałowym lead cardem jest coraz większa. Nic dziwnego. Szansa oglądania najlepszych z najlepszych jest szansą konieczną do wykorzystania. Parking pod koszalinem. Tak bym powiedział o tym rzucie Miłosza. Świetna robota. Co na to Fichu? Czyżby granica C1? Tak to wyglądało. Troszeczkę zabrakło wysokości. Antek. Tym razem bez kapelusza. Mocno do lewej. Trochę do lewej zdecydowanie i 11 metr. Dima przed szansą podtrzymania zielonego koloru w swoim scorecardzie. Moglibyśmy teraz dołożyć soundtrack z Rockiego, jak wbiega po schodach. Być może dodałoby mu to więcej otuchy. Pierwszy approachował Fichu. Z kolanka teraz Dima. Bardzo blisko. Próbował tutaj zaatakować wysoko. Mamy powtórkę. Niewiele brakowało, żeby ten dysk znalazł drogę do kosza. Zobaczmy Antek. PA trójka tym razem niecelnie. Czas na Miłosza. Same takie testery, trudne paty z trudnych pozycji wszystkich. Ale tutaj... Miłosz słyszy testery, jestem tu. I minus jeden na tym dołku. Piękne birdie, świetny pat Miłosza. Kłopoty. Chybiony pad. Myślę, że bogey nie jest wynikiem, którego Antek spodziewał się na tych dwóch dołeczkach. W
Pichu z kolejnym parem, podtrzymuje minus. Tutaj była mocna, mocna walka już od 13 dołka. Zdaje się z Patrykiem Kiesiem, który grał bardzo dobrą rundę w Chase Cardzie. Zgadza się, miałem przyjemność grać z Patrykiem tę rundę i rzeczywiście utrzymywał bardzo szybkie tempo. Dołek numer 14, dołek nad wodą chyba jako pierwszy, jeżeli chodzi o takie ukształtowanie terenu. Tak jest, tutaj dosyć krótka par trójka, dostępny forehand, dostępny także backhand anhyzer przez taki malowniczy kanałek. Również jeden ze stosunkowo łatwiejszych dołków na polu. Pozostaje pytanie, Tadeusz Carter, co robiliście w tej rzece? Czego tam szukaliście, panowie? Koszyk jest znacznie dalej, a zdjęcia sprzed turnieju sugerują co nieco innego. Miłosz wybierał tutaj backhand turnover. Ja bym ten rzut atestował mianem, jako doktor Anheuser, no mogę wystawić szóstkę. Wyglądało to bardzo dobrze. Klasyczny parking, fenomenalna linia. Mam nadzieję, że jest to tapping bird dla Miłosza. Nie wiem, jak kompetencje doktora Anheusera w ocenie forehandów. Myślę, że mogę ocenić ten forehand na bardzo dobry. Ale tak nie dobry, trzeba być ekspertem, żeby trzeba wystawić ocenę celującą, Dimie. Mamy leworęczny backhand, także pełne spektrum rzutów. Troszkę skip. Krótko, ale fantastyczny skip. To znaczy, że było wystarczająco dużo spinu typowego dla rzutów ultimate'owych. Cieszę się, bo Filip rzuca raczej nisko, bardzo często z tee i bałem się, że może ten wał ściągnie ten dysk za szybko. Będzie miał kawałek do kosza Antek, ale to nie jest dla niego problem. Dzisiaj on potrafi trafić naprawdę z dalekiej odległości. I był bardzo blisko. Nie tym razem. Kto wie, być może w kapeluszu by trafił. Dima, minus 10 po 14 dołkach. Moi drodzy, kiedy ostatnio graliście taką rundę? I nie mam tu na myśli disc golfa na PlayStation Move. Świetnie. W końcu oddech, piąstka zaciśnięta, uśmiech na twarzy. Czekam na to birdie bardzo długo. Miłosz, tak jak mówiłem, bardzo blisko, świetny anhyzer, minus 6 rundka, dołek numer 15, to wygląda dobrze. Dołek numer 15, 113 metrów, par 3, dosyć dołek, który potrafi zamieszać, potrafi być separatorem, a to dlatego, że wokół kosza bardzo blisko są OB będące hazardem, także jest szansa ten koszyk podstawić, ale także jest szansa na nieoczekiwanego bugeja pod koniec rundy, który na pewno żaden z tych zawodników nie chciałby odnotować. No właśnie, oglądając rzuty chłopaków, może powiedz, jak sam podchodziłeś do tego dołka? Czy brałeś tutaj najszybsze distance drivery i szukałeś gdzieś tam wyższej linii, czy jednak wybierałeś, no nie wiem, Tiberda 3 i rzucałeś, ile fabryka dała? No właśnie, wybrałem Tiberda 3 zachęcony dobrymi rezultatami na treningu, ale 3 razy hazard w czasie 3 rund, no chyba nie świadczy o najlepszym wyborze na tym dołku. Większość graczy wybierała max distance drivery. To jest Halo Destroyer bodajże u Dimy i to jest bardzo dobry rzut. Przewidywalny skip, na pewno safe. Bardzo trudny dołek dla leworęcznych. Teraz myślę o tym, jak widzę tutaj Filipa stojącego na tee, bo jest to jednak, dużo bardziej bym wolał operować hyzerem backhandowym niż forehandem na tym dołku. Chyba Filip wybrał coś bardzo understable. Było dużo hyzera, mimo to ten dysk wstał, chciał lecieć do prawej, troszeczkę zabrakło wysokości. Łantka jest na pewno Cloudbreaker z nowej serii. I nie wiem, czy nie za szeroko.
To na pewno w pewnym stopniu wyłącza ten hazard po lewej stronie, przy tym drzewie właśnie, gardianie po lewej stronie, ale chyba rzeczywiście troszkę za szeroko, także dosyć long. Czyli zielona polanka trawy wokół drzewa była hazardem, tak jest, na tutaj którym lądował twój T-Birds najprawdopodobniej. Dokładnie tak. Okej. Okay. O, co my tu mamy? Apteka. Co my tu mamy? Niesamowicie bliska sytuacja na styku. Zaraz zobaczymy po kolorze na wyniku, jaka była decyzja grupy. Czyli albo na birdie, albo na par. Zobaczmy. Dobrze, pat jest nietrafiony, więc albo zobaczymy par, albo pewnie bugeja. Dima z szansą na birdie. To by było coś, dołożyć birdie po dołku, na którym rzucał backhandem z tee. I dorzuci się do 10 innych birdie. Trzymamy kciuki. Let's go! Bardzo blisko, naprawdę. To by było już... Na dołku numer 15 par nie hańbi, bynajmniej. Także tak, tak, to by było już niesamowite. Zwłaszcza kiedy ma się dosyć znaczną przewagę. Fantastycznie, Miłosz. Świetnie patuje. Z pozycji straight, zasłużony replay. Dead center. Ten dysk nie może wylecieć z tego kosza. No i to jest jeden punkt odrobiony wobec Dimy. Może Miłoszowi zabraknąć dołków, żeby ten pościg był. Ten punkt chyba nie jest, Wojtek, odrobiony, bo nie wiem, czy Miłosz nie patował z tego hazardu właśnie. I to mogłoby sprawić, że mają tutaj panowie poparę na tym dołku. To się zgadza. Ewidentnie tutaj Miłosz z parem. Zostawmy to do sprawdzenia dla kronikarzy discgolfowych. Mają tutaj teraz gratkę. Antek z parem, czyli był safe po pierwszym rzucie, więc patował na birdie. Wtedy, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, czy w grze jest tutaj minus czy zero. Reasumując, komplet parów na dołku numer 15 i przechodzimy na najtrudniejszy dołek na polu. Popularne bąble. Tak, to nie jest mapa jelita grubego z prawej strony, to T-sign z mapą OB na tym dołku. Bardzo wykwintny projektant tutaj popisał się ciekawą linią. Możemy tutaj pomyśleć sobie o kilku placementach, które musimy rzucić i trafić po prostu w strefy, żeby być safe, tak? No dołek de facto narysowany na otwartym fairwayu. Bardzo fajnie przemyślany i zaprojektowany dołek. Zmusza zawodników do podjęcia paru decyzji, do podjęcia ryzyka lub pogodzenia się z parem. Jeśli tego ryzyka nie chcą podejmować, co i tak nie gwarantuje para, nawet jeśli będą grać bezpiecznie bąbel po bąblu, ale tutaj lead card, zwłaszcza Miłosz, który no musi gonić, podejmuje ryzyko, leci na drugi bąbel i wydaje się, że to jest safe. Także to otwiera dosyć szeroko drzwi na birdie. Mam takie poczucie, że to musiał być jeden z tych dołków, o których zawodnicy rozmawiali najczęściej w trakcie tego weekendu. Bez wątpienia pytania, na którym bąblu lądowałeś, mogły być słyszane w kuluarach. I nie były to krótkie opowieści, zwłaszcza jeśli trzeba było powiedzieć o 13 rzutach oddanych. Pozdrawiamy, Piotrek. No, Dima forehandem, z tego co wiem, w każdej rundzie atakował drugi bąbel udanie. Tak, tutaj. I tutaj także Marek wcielił się w rolę spotera. Jest safe. To nie był jego trening co niedzielny, to po prostu chęć pomocy zawodnikom. Po raz kolejny spada szapka, oznacza to naprawdę solidną siłę. Są pozdrówki dla kibiców. A pozdrówki oznaczają plus jeden do respektu, minus jeden na dołek. Tak powinno być. Antek także atakował drugi bąbel. No i jego słynna panda
troszeczkę... Wydaje się zrezygnowany Antek, mimo naprawdę fantastycznego obiektywnie wyniku na tych Mistrzostwach Polski. Miał na pewno ochotę na więcej, myślę, że to nie bez... Tutaj zmuszono już do podejmowania naprawdę dużego ryzyka, no już nie było czego bronić, także im więcej ryzyka, no tym większa szansa właśnie na... Brutalną karę. Na weryfikację tego planu i niestety OB. Ale decyzja na pewno słuszna w tym momencie. No i Fichu atakuje trzeci bąbel. Jeśli to będzie safe, to jest naprawdę genialna pozycja na birdie. Tak też się dzieje. Także... Jest zadowolony. Pięść uniesiona wysoko w górę. Schodzi powoli ciśnienie. Ma ochotę tutaj powalczyć o podium. Dla Dimy to już z górki na pewno, bo to dwa forehandy dzielą go od kolejnego birdie. Ten również safe, to będzie oznaczało około 60-70 metrowy approach do kosza, również z opcją forehandową. Mamy chyba grenade. Mamy teraz. Grenade, let's go! Jest to element, który Antek bardzo często wprowadza do swojej gierki. I to powinno być na granicy kółka. Przed nami chyba szeroki forehand hyzer. Być może zone? Czy też nie? Być może zone. Miłosz, może daj znać tutaj, czym rzucałeś ten approach na 16 w komentarzu. To wygląda na slamerka. Kibice się ucieszą. A Dima na pewno slamer. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Casualowy forehandzik, hyzerek. Pod koszyk. Dziękuję, dobranoc. Filip bardzo daleko na trzecim bąblu. Naprawdę dwa fantastyczne rzuty. Chyba troszeczkę był nawet za daleko, bo ten approach troszkę przerzucony. Tak, tak. Chyba jest long. Już wiedział Antek od razu po tym rzucie, że nie będzie to rzut, który dostanie highlight w naszej relacji na Disc Golf Media Polska. Pat na birdie? Nope. Nie tym razem, niestety. Filip w tym momencie w walce o podium. I Miłosz pewne birdie. To właściwie Miłoszowi gwarantuje... Prawdopodobnie Mistrzostwo Polski, myślę, że możemy tak powiedzieć. Filip tylko minus 2 w porównaniu do minus 7 Miłosza. Natomiast Dima wydaje się grać w swojej lidze dzisiaj. Dima praktycznie tutaj wyznacza sobie poprzeczkę na kolejnym dołku coraz wyżej. Świetnie się to ogląda, nie pamiętam tak mocnej rundy. Wydaje mi się, że to jest rekordowy w ogóle wynik rundy na Disc Golf Media Polska, jaką mamy przyjemność komentować. Tym bardziej się cieszę, Dima, że to tobie udało się grać taką rundkę. Chociaż jeszcze dwa dołki, mam nadzieję, że nie rzucisz tutaj dwóch potrójnych bugejów. Tutaj mamy ciekawą sytuację, ponieważ dołek numer 17 jest najłatwiejszym dołkiem na polu, a jest pomiędzy dwoma najtrudniejszymi dołkami na polu, czyli właśnie dołkami 16 i 18. Świetna sprawa od strony projektowania pola, żeby wejść w głowę zawodników, zwłaszcza w turnieju golf startowym i troszeczkę namącić. Tak, bo to też dodaje pewnej presji, no właśnie taki wydawałoby się łatwy dołek. No i ta presja związana z tym, no, że muszę mieć tutaj birdie, jeśli chcę się liczyć w walce o najwyższe pozycje. Ale presja to nie jest coś, czego nie zna Miłosz i radzi sobie z nią doskonale. No i Dima. No, szybko licząc, 60 forehand w trakcie tego flightu. Chyba za szeroko na prawo. Troszeczkę tak, troszeczkę zbyt do prawej. Myślę, że także nieco short. I to jest też bardzo ważne. T-shot dla Filipa Dobranowskiego w kontekście walki o medale. Tutaj birdie by się bardzo przydało. Dwa punkty przewagi w tym momencie nad dobrze to wygląda medalową i to gwarantuje świetny Fichowi skip.
Medal Mistrzostw Polski. Fantastyczny wynik, niezależnie od już końcówki na dołku numer 18. Właściwie Filip gwarantuje sobie medal tym rzutem. Rewelacyjny występ. Dumy Wrocławia. Czy to T-Bird 3 Rikiego? Nie wiem. Wydaje mi się, że to Firebird. To raczej Firebird. Nate'a Sextona najprawdopodobniej. Wygrany w Poznaniu przez siostrę Antka, którą serdecznie pozdrawiamy, Zocha. I... No pamiętaj, Zocha, żeby tutaj pobierać jakieś opłaty za takie użyczenia dysków. Co tu dużo mówić. Fantastycznie mieć siostrę, która oddaje ci Sexton Firebirdy po wygranych turniejach. Zwłaszcza takie, które widzisz potem na relacjach. Po zdobyciu ich miejsce na podium. Chociaż... Dima, co powiesz na pad spoza kółka? Okej. Okay. Dobra próba. Miłosz podchodzi do swoich straddle padów. I nowa Firefly. Tym razem obija Jaro 3. Firefly to chyba pater, który powstał we współpracy z Nate'em Sextonem. Fantastyczny birdie Antka. Na pewno to dobrze smakuje po ciężkim... Po siódemce, na szesnastce. Tak, po ciężkim fragmencie. Ale kończy Mistrzostwo Polski na zielono. Dima par. Jeden z niewielu. Dima par i proszę zwróć uwagę, Maćku, w jakiej odległości od koszyka wylądował Filip. Cóż mogę powiedzieć, nie dziwi mnie to, nie bez powodu o jego talencie jest głośno w kilku dyscyplinach sportowych związanych z dyskiem. Mógł spatować literalnie czymkolwiek. Mógł nawet wyciągnąć ultimate'owego ultrastara, co byłoby chyba najciekawsze w tym przypadku. No i zwieńczenie tej mistrzowskiej osiemnastki, dołek numer 188 metrów, par 4. Ciężka par czwórka, mimo że niemało birdie też zobaczyła, także fantastyczny dołek, który potrafi być separatorem. Tutaj absolutnie każdy scenariusz jest możliwy. Kluczowe jest pokonanie jak największej odległości drive'em, najlepiej ponad 100 metrów, penetrując las i potem w zależności od pozycji my musimy tutaj warto powiedzieć wykorzystać mniejszy lub większy umiejętności skramblowania. Tak, Marek stał z telefonem, dlatego że zmienił status na Facebooku na podekscytowany. Wiąże się to z tym, że właśnie był na ostatnim dołku już leadcardu. W związku z disc golf. Albo tak, tutaj zostawiamy to w fazie domysłów. Dobre pierwsze rzuty, ogromna galeria. Przed chwilą widzieliśmy ujęcie ukazujące całą alejkę parku w Świerklańcu zatłoczoną. Mam nadzieję, że Świerklaniec będzie o tym pamiętał, bo dlatego warto zrobić tam pole do disc golfa na stałe. Na razie wszystkie trzy drive'y bardzo przyzwoite. Filip troszeczkę do prawej. Cóż innego moglibyśmy zobaczyć na ostatnim dołku na pożegnanie od Dimy, aniżeli forehand. Być może nawet firebirdem, chociaż chyba nie. Oj, to mampka chyba. Chyba mampka, biorąc pod uwagę. Musiałby być bardzo, bardzo obity i ważyć 17 gramów i być obijanym 10 lat. Zobaczymy. Trudna pozycja, to nie problem. Wydaje się, ten sam dysk, no duży dystans, to musi tak. To Dima już wie. Już wie. Fantastyczne zwycięstwo, trzeba podkreślić. Oj. I tutaj roller. Bardzo ciekawe rozwiązanie Miłosza. Bardzo ładny rzut. Chociaż tam chyba jakaś gałązka albo pieniek na koniec przeszkodziła. I najdalszy drive Antek. I najszersze drzewo niestety, stojące na straży tuż przed koszem. Szczęście nie dopisuje niestety Antkowi w tej rundzie. No, ale ten rzut Filipa w stosunku do poprzedniego, można powiedzieć, niebo a ziemia, rewelacyjna poprawa. To jest bardzo wysoki pad, on zniknął nawet z radarów i z obiektywu kamery. Miłosz podstawia dysk pod koszyk,
na zdobycie tytułu Mistrza Polski. Dima robi to samo na wygranie turnieju Mistrzostw Polski, a to jest par, to jest pad na par, który gwarantowałby Filipowi drugie miejsce w Mistrzostwach Polski. Niestety jest nietrafiony. Oznacza to dogrywkę. Patryk chyba zresztą siedzi tutaj pod drzewem. Patryk kiedyś oczekiwał na wyniki tego flightu. Antek trafia na par. Uśmiecha się. To dobrze. Filip trafia na Bugeja i to oznacza dogrywkę. Tak, tak. No i Mistrz Polski 2023 Miłosz Boruszewski. Miłosz, serdeczne gratulacje. To jest drugi tytuł Miłosza. A przed nami Dima Geraszczenko. Fantastyczny wynik. Wyraźne zwycięstwo na tym turnieju. Dima, serdeczne gratulacje. Widać było, że to twój czas po poprzednim świetnym występie w Europie. Minus 25 w totalu, Miłosz minus 22 po dogrywce. Patryk Kieś, drugie miejsce, trzecie miejsce Filip Dobranowski. Tak jest. Wojtek, było blisko. Było blisko, ale nie było bardzo blisko. Myślę, że tutaj podium chłopaki w pełni zasłużone. Zarówno Miłosz, jak i Patryk, jak i Filip. Fantastyczne 3 dni disc golfa. To były rewelacyjne Mistrzostwa Polski, Maćku. To były rewelacyjne Mistrzostwa Polski. Cierpię bardzo, nie mogłem być tam z wami. Natomiast było wiele wspaniałych atrakcji. Kosze, Weltspota, dwa stoiska, świetnych sklepów do disc golfa, światdysków.pl, Disc Point, przeloty dronem Bartka. Ogromna praca i realizacja włożona przez Dziki. Fantastyczna organizacja. Co tu dużo mówić? Wsparcie Świerklańca. Przyszłość polskiego disc golfa na naszych ekranach. Gramy domki 1, 4, 5 do skutku Sabendę. Pichu i Patryk. Czekamy na więcej, czekamy na pole w Świerklańcu. Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Disc Golf Media Polska oraz wejść na stronę Disc Golf Media Polska i wspierać pracę Mariusza. Bez was nie będzie to możliwe, a chcielibyśmy dla was komentować jak najwięcej. Dzięki wielkie. Do zobaczenia na turniejach. Cześć.